wiemy, ale czy tak naprawdę rozumiemy, czym jest zdrowie i co ma wpływ na zdrowie? Moim gościem jest dzisiaj Patryk Sobotka, założyciel projektu Masaż i Neuroklubu. Witam Cię serdecznie w firmie Habys. Witam Cię bardzo serdecznie i bardzo cieszę się, że tutaj jestem. My również. Patryku, przyznam szczerze, że miałam problem. Chciałam w jednym zdaniu jakoś się przedstawić. I było to nie lada wyzwanie, bo absolutnie jesteś człowiekiem wielowymiarowym. Zajmujesz się wieloma rzeczami naraz, ale odkryłam, że wspólnym mianownikiem tych wszystkich Twoich działalności jest właśnie zdrowie. Jesteś po pierwsze terapeutą, jesteś szkoleniowcem, jesteś przedsiębiorcą, youtuberem, podcasterem, blogerem, ale właśnie wszystko wiąże się ze zdrowiem. Powiedz, czym dla Ciebie jest zdrowie? Ojej, ale zaczynamy tutaj, widzę, temat dość mocno wielowymiarowo, a trochę jestem jakby na czasie, dlatego że ostatnio udało nam się wyprodukować fajny materiał, który jeszcze nie był publikowany, na temat tego, czym jest zdrowie. I wiesz co, myślę, że w ogóle tak naprawdę taka regułka nawet WHO byłaby niezła. Czyli to, że dużo osób rozumie zdrowie jako coś, jakby stan, w którym nic mnie nie boli i to już jest zdrowie, a naprawdę taki dobrostan, który dotyczy zarówno mojego ciała, jak i mojej psychiki, jak i moich tutaj jakichś aspektów socjalnych, więc tak naprawdę po prostu to jest dobre czucie się w swoim ciele, bycie w odpowiednim miejscu i tak dalej, więc złożona sprawa. Tak naprawdę jakby to też jest fajne, myślę, że potem pójdziemy, bo widzę, że chyba będziemy rozmawiać na tematy takie zdrowotne, jak z tego, co mi przedstawiłaś. Ja w ogóle dużo pracuję w koncepcji kinezjologii stosowanej. Akurat tutaj jesteśmy na kursie masażu tonik mokich, więc taki szczyptę tego tematu wrzucamy. Natomiast tak naprawdę zdrowie to jest to, jak ja sobie radzę z różnymi stresorami, które mnie otaczają na co dzień. Jeżeli ja sobie radzę dobrze, czy to są stresory emocjonalne, chemia, struktura i tak dalej, to wtedy tak naprawdę czuję, że daję sobie radę ze wszystkim. Właśnie, wspomniałeś o stresie, prawda? Przeważnie większość osób uważa stres za jakieś sytuacje związane z poddenerwowaniem, napięciem, ale wy też inaczej patrzycie na stres. Dokładnie tak jest. Dla nas jakby stres, to jest ogólnie powiedzmy taki kontekst całej fizjologii, że jakby stres to nie tylko właśnie aspekt emocjonalny, ale różne sytuacje, które wybijają moje ciało z homeostazy. Czyli to może być, nie wiem, kiepskie jakoś jedzenie. Tak naprawdę większość rzeczy, która nas otacza, jest jakimś stresorem. A powiedzmy, że może być nim wszelkiego rodzaju chemia, jedzenie, chemia gospodarcza, leki i tak dalej. Ale to może być stres emocjonalny, czyli jak ja w ogóle sobie radzę z moją pracą, jakie mam relacje z rodziną, z szefem i tak dalej. Ale też mogą być tak naprawdę różnego rodzaju traumy fizyczne. I tak naprawdę ten stres to rzeczywiście ma nie jedno imię. I bardzo fajną koncepcją jest, jak wcześniej wspomniałem, taka tak zwana triada zdrowia, która porusza właśnie ten stres i jego wielowymiarowość. I to jest fajne, dlatego że jest rzeczywiście takim dobrym punktem zaczepienia do holistycznego leczenia, czyli do tak naprawdę powiedzmy takiej kompleksowej próby dojścia do tego, co tak naprawdę z moim ciałem się dzieje. Taka pełna samoświadomość tego zdrowia, prawda? Tak. Wpływ różnych czynników i wiedza na ten temat, jak to wykorzystać, żeby żyć lepiej, prawda? Mhm. Czuć się lepiej. Wiesz co, to jest jakby fajne, bo my na przykład czy w pracy gabinetowej, czy na szkoleniach widzimy na przykład, powiedzmy, że ktoś ma jakieś problemy, bo tam badamy się, się okazuje, że to nie działa prawidłowo, tu nie działa prawidłowo. No i na przykład pytam się, to jest takie fajne pytanie, które ja lubię zadawać ludziom, jakbyś ocenił swoje zdrowie w skali 0 do 10? I ludzie najczęściej pytają? Wiesz co, najczęściej ludzie mają tendencję do bardzo dużego zaniżania swojego zdrowia albo bardzo dużego zawyżania swojego zdrowia. Oczywiście wiadomo, że lepiej zawyżać niż zaniżać, natomiast jakby jeżeli ja nie rozumiem, jak ja mógłbym czuć się, będąc w tym wieku i powiedzmy mając takie powiedzmy aktywności, które prowadzę taką pracę, to naprawdę ja za bardzo nie wiem, czego się spodziewać. I się okazuje, że ostatnio mieliśmy taką sytuację, że rozmawialiśmy sobie z jedną kursantką, no i na początku to zdrowie było punktowane bardzo wysoko. Ja tam 8 sobie dała, a później okazało, że tutaj to mi ręce drętwieją, tutaj to mam jakieś problemy z oddychaniem, tu jakieś wisceralne problemy, tu jakieś hormonalne problemy. I się okazuje, że
narobiło się trochę tego, no nie? I skala od razu spadła. I skala trochę spadła i to nawet jest dobre, no nie? Bo oczywiście nie ma co kogoś dołować i obniżać jego, nie wiem, jakby zadowolenia ze swojego ciała, zdrowia. Natomiast jakby dopóki ja sobie nie uświadomię, że jakiś problem jest, to ja nie jestem w stanie nic z tym zrobić. Więc samo to, że czasami troszeczkę wrzucimy jakiś pomysł pacjentowi, że wie pan co, jakby wszystko fajnie, ale to jak pan opisuje swój sen, to nie wygląda specjalnie dobrze, tak? Bo jakby budzenie się 4 razy do łazienki w nocy w sytuacji, kiedy nie pił pan dużo wcześniej przed snem, a dodatkowo po prostu wstawanie to bardziej moglibyśmy określić mianem zmartwychwstania niż po prostu wstanie, no to coś jest nie tak. I pacjenci tak zastanawiają, mówią, aha, czyli może być lepiej, tak? W moim wieku się okazuje, że tak. I jak oni dopiero ten problem dostrzegą, to my możemy coś wspólnymi siłami coś z tym zrobić. A jeżeli jakby nie wiesz, że jest problem, to nie próbujesz rozwiązać go i tkwisz sobie w tym miejscu. I dużo osób tkwi sobie naprawdę w bardzo kiepskim miejscu dotyczące swojego zdrowia. Pozwól, że przejdę jeszcze do takiego tematu, który bardziej odpowiada na pytanie, do kogo kierujecie swój przekaz? Jesteśmy w siedzibie firmy Havis, wyjątkowo tutaj dzisiaj odbyło się szkolenie z masażu tkanek głębokich w ujęciu klinicznym, wasze flagowe szkolenie. I skupiacie wokół siebie zdecydowanie bardzo dużą społeczność młodych ludzi. Mhm. Ale mam wrażenie, że nie przyciągacie ich tylko ogromną wiedzą merytoryczną i praktyczną, ale pewnym specyficznym stylem życia, waszym stylem życia. Czy możesz opowiedzieć w kilku zdaniach, jaki to jest styl? Wiesz co, znaczy to jest fajna zależność, którą dostrzegłeś. Rzeczywiście trochę tak jest. A kogo my przyciągamy do siebie? Przede wszystkim jakby osoby młodsze, tak jak zauważyłaś, i tak naprawdę osoby, które no właśnie dzisiaj, mieliśmy w ogóle fajny pomysł, bo cały czas z Krzyśkiem szukaliśmy tutaj jakby pomysłu na nagranie jakiegoś fajnego materiału, więc dzisiaj jak się ludzie przedstawiali, to prosiliśmy, żeby wrzucili jakiś temat na tapetę, czyli oprócz tego, że powiesz skąd jesteś, co cię przyciąga, czym się interesujesz, na jakiej etapie kariery, czy tam, nie wiem, terapeutycznej jesteś, to powiedz jakby, jaki jest twój problem. To po prostu z tobą, a z twoimi umiejętnościami, może ze środowiskiem terapeutycznym. No i problem był taki, że to były osoby, które właśnie są po studiach. Wiadomo, że wiedza fizjoterapeutyczna na studiach jest w ogóle poziom kształcenia ostatnio się obniżył bardzo mocno. Myślę, że w większości branż w naszym kraju, może nawet w Europie, ciężko powiedzieć. Natomiast tam są takie osoby, które chciałyby na tych pacjentów patrzeć szerzej, chciałyby umieć z nimi pracować indywidualnie, chciałyby tak naprawdę pokazać im jakby złożoność ich problemów, tak? Że to, że oni mają problem z plecami, to jest wynikiem tego, a to jest wynikiem tego, a to jest wynikiem tego. I tak naprawdę... Taki łańcuch, dokładnie. Jakby ściągamy osoby tak naprawdę, młodych terapeutów, którzy chcieliby mieć diagnostykę na dobrym poziomie i chcieliby nieść fajny przekaz pod kątem holistycznej pracy z pacjentem. Czyli się okazuje, że bycie fizjoterapeutą często trochę ich zaczyna ograniczać, bo oni nie chcą tak naprawdę pracować w jakimś konkretnym schemacie, że jak przychodzi pacjent z bólami kolana, to jest jakiś algorytm na to i ja muszę zrobić to. Tak, nie chcą pracować w takich schematach i chcą tak naprawdę, bo na studiach się mówi to i to się mówi naprawdę wszędzie, tak, że przyczyną twoich problemów może być wszystko. I mówię, okej, dobra, ale ja bym chciała to pacjentowi wytłumaczyć krok po kroku, jak to wygląda, stąd potrzebuję kogoś, kto mnie tego nauczy. No i my takie osoby ściągamy. I rzeczywiście szkolenie z masażu tkanek głębokich jest naszym, powiedzmy, najlepiej sprzedającym się szkoleniem, bo jest ono najdłużej w naszej ofercie szkoleniowej i tak naprawdę my się jakby z niego wywodzimy, można powiedzieć. Natomiast nie jest to już jedyna metoda terapeutyczna, którą pracuję i pewnie będziemy chcieli zrobić, żeby inne szkolenie, które też mamy, było naszym szkoleniem flagowym, bo tam rzeczywiście jest coś, co nas bardzo mocno interesuje, czyli taka wielowymiarowa diagnostyka. I widzimy, że jest bardzo, są duże braki w tym temacie, nawet nie tak, że my sobie takie rzeczy założyliśmy, tylko po prostu po to przychodzą ludzie do nas. I dzisiaj tak naprawdę większość osób powiedziała, że oni są po to, bo wiedzą, że to jest masaż głębokich, ale tutaj jest bardzo fajna podstawa diagnostyczna. Masaż głębokich, masaż głębokich, ale takie spojrzenie, że tu mamy jakiś fajny wstęp do analizy posturalnej, tu mamy jakby jakieś elementy badania palpacyjnego, tu mamy elementy badania neurologicznego. Mówię, dobra, to jest start i jak mi się spodoba wasz przekaz, to pewnie pójdę dalej sobie w tym temacie.
Więc kiedyś nagraliśmy taki przekorny podcast, pierwszy w ogóle w takiej kategorii neurofygi, który nagrywam wspólnie z Maćkiem Duczyńskim. I pierwszy odcinek był Już nie jesteśmy fizjoterapeutami. I tak nie wiedzieliśmy za bardzo, co się z tym jakby wydarzy, co no nie? Wydarzy. Co ludzie na to i jaki będzie odbiór. I się okazało, że był super pozytywny. I że dużo ludzi zaczęło stwierdzać, okej, mi też to do końca nie pasuje, bo ja nie chcę być człowiekiem od po prostu pracy z miejscem bólu. Manualny pacjent mówi, że bolą mnie lędźwie i ja pracuję z lędźwiami. Ja nie chcę być człowiekiem, który dobiera, powiedzmy, konkretny trening do przypadku, tylko chcę czegoś więcej, chcę szerzej, tak? Dowiedzieć się, z czego wynikają te dysfunkcje bólowe. I tak, 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 żeby zrozumieć ciało w miarę, no nie? Pacjentowi, żeby też zrozumiał się, bo kiedy mamy takie wewnętrzne zrozumienie, to pewnie też lepiej nam jest reagować na to zdrowie. Prawda? Jest to zdecydowanie. Jest nam samym sobie pomóc. Zdecydowanie tak jest i ja na przykład na swoim kanale YouTube'owym to też jakby ostatnio stwierdziłem, bo tak szukaliśmy sobie wakacje, a po co my w ogóle to robimy? My często mam takie wrażenie, mówię, dobra, po co my robimy ten kanał, tak? I jak projekt Masaż jest o tyle sytuacja jasna i klarowna, bo tam docieramy do młodych terapeutów, chcemy ich edukować pod kątem gdzieś tam diagnostyki, pod kątem fajnej pracy manualnej, to na przykład jak ja dzielę się swoimi spostrzeżeniami na swoich social mediach, to czasami się zastanawiam właśnie, do kogo ten przekaz kieruje. I ostatnio stwierdziliśmy, że zrobimy sobie w ogóle zmianę, że on już nie jest dla terapeutów, w tym momencie się już skończyło. Oczywiście jak chcą oglądać, no to fajnie, coś dla siebie znajdą, ale tam jest przede wszystkim materiały do osób, które chcą zrozumieć swoje ciało lepiej. I się okazało, że tam zacząłem troszeczkę bardziej śmiało mówić o właśnie takiej wymiarowości, o wpływu emocji na ciało, o wpływu jakichś chemicznych problemów na nasze ciało. I tak sobie wrzucałem tą przynętę i sprawdzałem sobie, co ludziom się co podoba. Się wydarzy. Tak, i się okazało, że w ogóle wszystko mi się podoba, no nie? Że właśnie tak chcą i większość swoich pacjentów też mam pod kątem jakby kanału YouTube'owego, bo obejrzeli mnie, stwierdzają, że okej, to mi się podoba, jadą, bez względu na to, że mają tam 100, 200, 300, 500 kilometrów, jadę na terapię, zobaczymy, co się wydarzy. I to jest fajny temat i zauważam, że jest dużo osób, które też chciałyby w ten sposób pacjentów edukować, czy to pod kątem takiej edukacji lokalnej, gdzieś u siebie, w mieście, jakieś wystąpienia w gabinecie, ale też w internecie. Ten neuroklub, o którym wspomniałaś wcześniej. Dokładnie. No. Chciałam cię zapytać też o ten neuroklub, bo idea tego neuroklubu, o ile dobrze rozumiem, jest taka, żeby też pokazać młodym ludziom, jak wykorzystać swoje umiejętności, swoją pasję do masażu, do terapii i jak też godnie z niej żyć, prawda? Mm-hmm. Bo umówmy się, zdrowie jest bardzo ważne, pomoc drugiemu człowiekowi jest bardzo ważna, ale ważne też jest życie na godnym poziomie i satysfakcja życiowa też związana z finansami, nie czarujcie, prawda? Wy tam pokazujecie, jak być terapeutą na swoim. Tak. I właśnie moje pytanie. Chciałabym trochę uszknąć dla naszych widzów tej wiedzy, gdybyś miał podać takie trzy konkretne, uniwersalne rady, od których mogliby zacząć taką drogę do bycia terapeutą na swoim, to co by to było? Wiesz co, przede wszystkim jakby dzielenie się swoją wiedzą. To jest, myślę, że jest podstawa i ludzie mają z tym opory, bo teraz jest lepiej. Kiedyś trochę tak było, znaczy kiedyś to mówię w perspektywie powiedzmy moich początków szkoleniowych, jak byłem przede wszystkim kursantem, a nie instruktorem. Znaczy teraz też jestem tak powiedzmy, dalej biorę udział w różnych szkoleniach, no bo jakby jest to fajne, poznajesz nowych ludzi i tak dalej. Ale na początku było tak, że ludzie za bardzo nie chcieli się swoją wiedzą dzielić. Czyli ja zrobiłem szkolenie, to jest moje, chcesz iść to tutaj i pacjentów też nie będę edukował, bo przecież jak oni się naprawią sami, tak, to już do mnie nie przyjdą. Pracy. No bo w ogóle tak nie działa, kompletnie nie działa. Im więcej wiedzy dajesz, tym więcej osób do ciebie przychodzi. I to z różnych pobudek. Niektórzy stwierdzą, że okej, on mówi fajne rzeczy, to mi trochę pomogło, ale to nie jest rozwiązanie problemu. Ale wiadomo, to jest internet. Może on mi pomoże jakby face to face, jeden na jednego bardziej. Tak trafiają do mnie moi pacjenci, obejrzeli jakiś prosty film z autoterapii szyi, mówią, kurde, taka pierdoła mi pomogła, na pewno ma coś ciekawego dla mnie, więc idę do gabinetu. Część osób tak naprawdę, okazuje się, że my im pomogliśmy i oni czują jakiś wyraz wdzięczności i chcą, idą do nas, bo się okazuje, że poznał go, fajnie. Kiedyś miałem taką sytuację w Poznaniu, przyszła pacjentka i pytam się, co pani sprowadza? Chciałam pana poznać. Świetnie. W sumie nie mam specjalnie żadnych problemów,
O tym dokładnie zrobiliśmy diagnostykę, coś tam ciekawego nam wyszło, ale naprawdę ona nie miała specjalnie jakichś większych problemów, ale mówi, ja jestem w Poznaniu, przyjadę, przywitam się, pomógł, dużo pan mi pomógł tak naprawdę pod kątem jakiejś autoterapii, więc jestem, no nie? Mówię, wow, ale fajno, nie? A ja wiem, że trochę tak działa, bo ja też tak działam pod kątem, jak ktoś mi dużo przekazuje wiedzy, a nawet przez internet, i jednocześnie ja nie mam się mu odwdzięczyć i się okazuje, że on wypuszcza jakiś, nie wiem, kurs online i tak dalej. Ja tak patrzę, mówię, może mi się przyda, nie jest mi specjalnie potrzebny, ale czuję jakby duży wyraz wdzięczności, biorę. Kupuję go i mówię, o, zobaczymy, może przyda się mi, może przyda się mojej żonie, może coś z tym zrobimy w przyszłości. Ale przede wszystkim chodzi o to, że chciałem podziękować tej osobie w ten sposób, więc dzielenie się swojej wiedzy naprawdę może nas zaskoczyć, jak duży ma wpływ, więc w Neuroklubie na przykład my przekazujemy informacje, znaczy tą wiedzę tak naprawdę, jak tą wiedzą można się w fajny sposób dzielić, żeby to była wiedza taka wypowiedza z nas. Czyli każdy musi znaleźć swój przekaz, czy on woli pisać, czy on nagrywać, a ludzie mają takie bariery, że tu moi koledzy mnie obejrzą, więc my te bariery próbujemy tam też stwierdzić. Pomagacie, że mówię, pokonać te bariery. Tak, dokładnie mówię, brzydko mówiąc, olej swoich znajomych, to nie jest twój w ogóle docelowy klient, pacjent, tak? Nie dla nich nagrywasz, tak? Musisz sobie stwierdzić, dla kogo nagrywasz i powoli takie treści produkować. Więc to jest jakby pierwsza rzecz, czyli po prostu wyjście do ludzi. To też otwartość. Dokładnie, niektórzy też mogą stwierdzić, ale ja się nadaję do produkowania treści. Dobra, no to ale wyjść. Spróbuj najpierw. Tak, może spróbować, ale ktoś musi stwierdzić, że boi się telefonów, albo nie chce być publiczny. No to dobra, to zacznij robić to lokalnie, tak? Nie wiem, jakieś wystąpienia w fitness klubach, gdziekolwiek, tak? Gdzieś po prostu ludzie ci posłuchają. W mniejszych społecznościach, dokładnie. Na jakieś do kogo docierasz, tak? Na jakichś, nie wiem, zebraniach w szkole. Możliwość jest po prostu multum. Druga rzecz, to co ja zauważyłem na sobie, ale też wielu terapeutów na swoich przykładach, to po prostu, i to jest drugi taki filar Neuroklubu, to po prostu ogarnięcie siebie. Swoje zdrowie jest podstawą. Dobry przykład od góry. Dokładnie, dokładnie. I po prostu naprawdę rzeczywiście fajnie, jak my się w tym ciele czujemy dobrze, bo wtedy po prostu terapia idzie lepiej. Jest taki w ogóle aspekt rezonowania problemów. To jest jakby temat dość trudny, ale rezonowania problemów moich na pacjenta. Czyli tak jakby przekazywanie tego. Trochę tak. Naszych też problemów zdrowotnych na. Trochę na tak pacjenta. Jest. Niestety, albo może na szczęście, jak ja pracuję z pacjentami, jak go dotykam, to my już jesteśmy w teamie. I tam dużo rzeczy może mi nie wyjść. Dużo osób, które zajmuje się nawet diagnostyką palpacyjną na dobrym poziomie, to się okazuje, że ta diagnostyka wychodzi inaczej w sytuacji, kiedy ja mam różne problemy. I często te problemy wychodzą u pacjentów. Jak to działa? Jest to temat dość mocno skomplikowany. Może nie będziemy, bo to są różne hipotezy. Nie ma takiej zależności, że jestem w stanie przedstawić dokładny mechanizm. Będzie temat na kolejną rozmowę. Będzie temat na kolejną rozmowę? Może za kilka lat, nie? Nie, myślę, że wcześniej. Może wcześniej. Przyjdziemy do ciebie, słuchaj. Dobra, okej, to możemy się tak mówić. Temat jest trudny, więc moje zdrowie jest kluczowe. Plus tak naprawdę, co może być trzecią rzeczą? Wiesz co, może właśnie edukowanie. Jakby myślę, że jak przychodzi nas pacjent i chcielibyśmy, żeby on był, to też dzisiaj ten problem się pojawił, że ludzie za bardzo nie angażują się w terapię, że ludzie za bardzo nie wierzą w ten model jakby terapeutyczny, że ból lędźwi może wynikać z innych rzeczy, dlatego że my im to bardzo kiepsko tłumaczymy. I jak się rzeczywiście tego pacjenta, weźmy krok po kroku, moi pacjenci są, ja uważam, że większość z nich jest bardzo dobrze wyedukowanych i oni mniej więcej, znaczy ja im staram się tłumaczyć. To jest trudne, bo niektórymi metodami pracuję, które mi zajęły zrozumienie tego, nie wiem, rok, dwa, więc nie oczekuję, że pacjent zrozumie to na jednej wizycie czy na dwóch. Natomiast rzeczywiście im staram się bardzo, bardzo, bardzo dużo tłumaczyć. Myślę, że to zrozumienie też przychodzi wraz z efektami terapii, prawda? Też. Jak na przykład pacjent widzi, że jest to dziwne, bo ta terapia wygląda kompletnie inaczej niż wcześniej u innych terapeutów, ale jednocześnie wstaje i mówi, coś w tym jest, tak? Jakby ja wiem, że mój problem się nie wyeliminował, ale czuję się zdecydowanie lepiej. Jednocześnie koleś mówi dość fajne rzeczy i jak sobie to przemyślałem, to ma to ciąg przyczynowo-skutkowy no i on w to idzie po prostu. Więc taka edukacja ludzi zarówno powiedzmy na szerszą skalę, czy to powiedzmy przez internet, czy lokalnie, ale też edukowanie pacjentów. I te trzy rzeczy załatwiają robotę. Mówiłeś też o terapeucie na swoim. To jest taka grupka, którą powiedzmy, że for fun stworzyliśmy. Okazało się, że tam jest teraz 9 tysięcy ludzi ponad. For fun. For fun. Bo my mieliśmy taki problem, że też mieliśmy grupę na Facebooku, która nazywa się Projekt Masaż. Grupa dla praktyków masażu fizjoterapii. I tam było w ogóle 6 tysięcy ludzi i nie mieliśmy na nie żadnego pomysłu. Mówimy, co my tam mamy robić? Mamy wrzucać tam znowu materiały, które są na Facebooku?
materiał, który jest na YouTubie, duplikować tą treść i stwierdziliśmy, że to jest kiepskie. I jakoś tak tutaj z Maćkiem rozmowy, wiem, co zrobić z tą grupą. Mamy taką część niezagospodarowaną, czyli jak uczyć terapeutów przedsiębiorczości, a choćby nawet takiego myślenia, że praca w terapeuty może być fajna, może być nawet prestiżowa, można powiedzieć, jednocześnie bardzo satysfakcjonująca. I to jest miejsce, zmieniliśmy nazwę grupy tylko, użyliśmy nowe zdjęcie w tle, Maciek zmienił regulamin, i się okazało, że tam ona zaczęła momentalnie odżywać, bo ona taka była martwa, a teraz się okazuje, że tam jest post i tam dziesiątki komentarzy się pojawiają. Tylko zmiana i ludzie wiedzą, ok, to jest grupa do tego i do tego, więc ja mogę dopytać się o swój gabinet, o jakieś ciekawostki i wczoraj właśnie fajny temat się pojawił dotyczący tego, co ja mogę zmienić w gabinecie, żeby on był, nazwijmy to, bardziej prestiżowy, tak? Jakaś muzyka nawet w poczekalni, tak, muzyka w poczekalni, a nie wiem, kawa, ogarnięta recepcjonistka, różne takie tematy. I ja też kiedyś... bardzo konkretne porady, jak sobie radzić z własnym biznesem. Dokładnie, prawda? Dokładnie. Ale przemyślenia były takie, tam też się troszeczkę zewnętrzniłem wczoraj, że w sumie to jest w ogóle nieważne, bo pacjenci w ogóle nie po to przychodzą, no nie? Oni przychodzą z problemem i chcą 100% twojej uwagi, 100% edukacji, czyli wszystko, co najlepsze musisz im dać, w tą godzinę, ewentualnie może tych godzin będzie więcej i oni to po prostu biorą, tak? U mnie pacjenci też jakby to, co mi często na przykład mówią, to powtarza się, to bierze to, że jestem uśmiechnięty, ale ja lubię to, co robię, więc dla mnie mi to sprawia fan. Jednocześnie nie zachorowuję się w gabinecie, bo tych dni gabinetowych nie jest aż tak dużo, że ja mówię, Boże, znowu gabinet w gabinecie, znowu dzień w gabinecie. Tak, tak. Więc jestem zadowolony, bo rzeczywiście sprawi mi to radość i jednocześnie tej pracy nie ma aż tak dużo, aczkolwiek rzeczywiście tych pacjentów kilkudziesięciu miesięcznie się przewija. Natomiast kolejna rzecz, że oni mówią, że ale pan jest tu i teraz. To jest te 100% po prostu poświęconego czasu i rzeczywiście oni widać, że tam nie odrywam się, nie robię innych rzeczy, nie wychodzę, nie kombinuję, tylko po prostu nie przychodzą, wchodzą, drzwi się zamykają i ewentualnie to się może wydarzyć, to ta wizyta się może trochę przeciągnąć. Bo na przykład coś tam chce im dotłumaczyć, albo coś dorobić, albo wypuścić ich trochę w lepszym stanie niż jeszcze są teraz. I to są takie ważne rady. Bo ludzie skupiają się na takich pierdołach, czy to też muzyka w poczekalni, kawa, to nie o to chodzi. Nie o to chodzi do końca, no nie o to chodzi. Chciałabym cię, Patryku, jeszcze zapytać o taką jedną rzecz. Summer Camp to też jeden z waszych projektów, które organizujecie każdego lata. Polega na tym, że młodzi ludzie zjeżdżają się do was, do Zagrody Ojrzanów. Przepiękne miejsce, pełne natury, spokoju. Podobno tam nie ma zasięgu, jeśli chodzi o internet. Powiedz mi, co takiego? W ogóle też zasięgu tam nie ma, wiesz? Tam jest, to jest ciekawe, bo tam... W ogóle telefonicznego nie ma. Nie, tak? Nie ma miejsca w Zagrodzie Ojrzanów, gdzie jest jednocześnie internet i zasięg. Jednym miejscem może zrobić to i śmieszne zrobię, na przykład. Ostatnio to wychodzę z sali szkoleniowej i jedna tak biega, no nie? Właśnie. Co robisz? Robię przelew. I tam był internet, ale nie było zasięgu, a teraz przychodzi mi powiadomienie SMS, więc muszę go znaleźć, odczytać i lecieć z powrotem, tam jest internet. Okay. Tak wygląda. No właśnie, co sprawia, że pomimo tego, że nie ma tam zasięgu i właściwie kontaktu online, co sprawia, że przyjeżdża tam tyle młodych osób, które podobno są pokoleniem uzależnionym od technologii, świetnie się bawią, uczą się i spędzają czas razem z wami. Wiesz co, ja myślę, że jest kilka powodów, dlaczego ludzie to chcą robić, które na przykład ja dostrzegam. Po pierwsze jest tak, jak jedziesz na szkolenie, to fajnie rzeczywiście jakoś się wyłączyć i rzeczywiście być w tym szkoleniu. Takim substytutem z takiego summer campa jest po prostu wyjazd na szkolenie nie w swoim mieście. Czyli jedziesz gdzieś, klienci cię nie denerwują, pacjenci, rodzina, po prostu jesteś na szkoleniu, łapiesz relacje między ludźmi, idziesz sobie z nimi gdzieś na miasto, to jest fajne, tak? Czyli po prostu starasz się być w tym miejscu dokładnie, nic cię nie rozprasza. No oczywiście takim levelem hard jest powiedzmy taki summer camp, bo tam rzeczywiście jedziesz sobie niby pod Warszawę, a z drugiej strony no wieś zabita dziurami, tam nie ma specjalnie nic. Trzeba jakby ktoś chciał coś kupić sobie do sklepu, trzeba jechać samochodem albo rowerem kilka kilometrów. Jednocześnie no tam rzeczywiście w tym szkoleniu jesteś tu i teraz, nawiązujesz te fajne relacje. Jak my czasami później robimy jakieś zjazdy absolwentów albo po prostu jakieś imprezy cokolwiek, to my widzimy po prostu, gdzie są ludzie inni niż z Summer Campa, gdzie są ludzie z Summer Campa, z różnych lat, bo to jest była nasza jednocześnie czwarta edycja, a z drugiej strony raz, dwa, trzy,
Ile tych kępów było? Pierwszy? To był czwarty, to był? Chyba, nie. Siedem chyba, albo sześć. No nieważne, było tych kępów już kilka. I my widzimy, że o, tu są ludzie z pierwszego, tu są z drugiego. Oni po prostu rzeczywiście się kumplują. I rzeczywiście nawiązują te relacje, które też kontynuują po kempie, prawda? Dokładnie. I to są tacy, którzy też przyjeżdżają na drugi rok. Zdarzają się tacy? Tak, tak. Jest kilka osób, co powtarza. I co jest fajne, na przykład teraz na drugim kempie, gdzie rzeczywiście jest część naszych absolwentów, którzy już nas poznali i stwierdzili, że dobra, oni chcą iść dalej w kontekście diagnostyki, neurodiagnostyki i tak dalej, to był taki moment, że na drugim kempie siedzieliśmy sobie w wolnej przerwie, jednocześnie pół takiego wielkiego stołu było nie z tego kempa. Ktoś padł na weekend, ktoś padł na chwilę, ktoś padł gdzieś był przejazdem, pozgadywali się, tak naprawdę ci byli z tego roku, z tego i się okazało, że jednocześnie oprócz tam 28 uczestników, nas, czterech instruktorów, kilka osób tam z obsługi, to było w tym momencie tam praktycznie 50 osób, no nie? A które gdzieś tam jakoś są z nami związani, no i po prostu przyjechali, bo jest fajnie. Pogadać, posłuchać czegoś. I wiesz co, ja tak sobie zauważyłem, że ludzie to nie potrzebują specjalnie dużo rzeczy. Tam jest tak, cisza, spokój, bliskość z naturą, dobre jedzenie, które ktoś ci podstawia, wiesz. Tak. I to jest fajne, dość zdrowe. I rzeczywiście uczysz się fajnych rzeczy i masz tam trochę aktywności. Jednocześnie masz ludzi, którzy nie oceniają cię. Możesz tam sobie wstać, nie ogarnąć się specjalnie. Nikt ci tego nie powie, no nie? Mamy jakąś imprezę, nie? Puszczamy muzykę sobie. Jesteśmy na jakiejś tam sali, powiedzmy, gdzie ona jest cała przeszklona, jest w ogóle tam drewniana podłoga, jest w ogóle widać drzewka sobie. Jest ciemno i robimy dyskotekę. Powiedzmy, dyskotekę, no nie jakaś impreza. Leci sobie muzyka. Leci sobie muzyka i wiesz, ktoś przychodzi, takim w rozmymłanym dresie, tu w ogóle boso, puszczasz muzykę i się wszyscy bawią. Tak. Kilka osób fajną rzecz mi powiedziało, co mnie dość mocno zaintrygowało, że tu są fizjoterapeuci, ale bardzo różni ludzie i jak oni by się poznali w innych okolicznościach niż kemp, to by się w ogóle nie polubili. Ale tam ich zamykasz i się okazuje, że oni poruszają fajne tematy, których są sobie potrzebni. Są sobie potrzebni, jakieś są mają właśnie... Są ciekawi, bo nic ich nie rozprasza, prawda? Też, mają na to też, czas. No, też. I to jest fajne, bo rzeczywiście te relacje się tam nawiązują fajne i tak widzimy nawet na lata. I rzeczywiście oni w tym skoleniu są, no, same plusy, no nie? I dla mnie na przykład już osoby, która tam pracuje, to, że tam nie ma internetu i zasięgu, to nie jest specjalnie dobre. Więc ja się tak na to trochę mówię, dobra, teraz bym chciał popracować, wrzucić wpis na bloga, zrobić cokolwiek. Niestety nie mogę tego zrobić. To jest trochę problematyczne, ale jakbym był uczestnikiem, 100% luzu. W tamtym roku była śmieszna sytuacja, albo dwa lata, już nie pamiętam, ale ktoś w ogóle przychodzi i mówi, a wpadł mi telefon do ubikacji i nie działa, to nawet lepiej. Bo w ogóle nie żałuję, że nie w ogóle, ma zasięgu. W ogóle go nie potrzebuję, no nie? I to tam właśnie powiedział któregoś dnia, mówię, o, to było fajne. Więc tak to wygląda. Na koniec, Patryku, chciałabym cię zapytać o taką rzecz. Jesteśmy w siedzibie Habys. Wiem, że od lat jesteś w świetnych relacjach z naszym prezesem Emilem. Bardzo się lubicie. Jak się zaczęła wasza wspólna przyjaźń? Wiesz co, to było dość ciekawe, bo to było tak naprawdę na początku istnienia projekt Masaż, gdzie jakoś tak powstało, że kilka osób zaczęło nas obserwować, kilku różnych nawet instruktorów fizjoterapii masażu i ktoś chyba do Emila powiedział, teraz nie pamiętam kto, że ej, są takie chłopaki w ogóle, dwóch, którzy robią fajne rzeczy, to tam zobacz sobie, no nie? I chyba nawet Emil napisał, że o, fajne rzeczy robimy i tak dalej. Więc zrobiliśmy, poważna firma, Habys i tak dalej. Fajnie. I jakoś tak wyszło, że coś tam pisaliśmy ze sobą i w pewnym momencie stwierdziliśmy, w ogóle mieliśmy takie rozkminy z moim kumplem Hubertem, którym zaczęliśmy prowadzić projekt Masaż wtedy. I jeszcze nie byliśmy za bardzo na jego pomysłu. Po prostu zaczęliśmy robić fajne rzeczy i się okazało, że o, to jest temat, idźmy w niego. I firma Habys była w ogóle pierwszą firmą, którą zaczęliśmy robić jakieś komercyjne rzeczy. I to było ciekawe, bo napisaliśmy, ej, słuchajcie, my robimy takie i takie rzeczy, nagrywamy takie te materiały, możemy zrobić coś dla was. Do dzisiaj czy chcecie? Są dostępne na naszym do dzisiaj dostępne na kanale, tak, tak. Tak, można je obejrzeć. I tych materiałów było bardzo dużo, nie? Ja jakby myślę, że byłaby taka sytuacja, że cokolwiek bym tam nie chciał wyprodukować, to czy właśnie Emil, czy reszta chłopaków z marketingu, sprzedaży, tak, czy na przykład Tomek, Krystian i tak dalej, to oni, spoko, róbmy to. Ile to będzie kosztować? Tyle, zróbmy. I to było fajne. Dobra, były trochę negocjacje, zdarza się. Ciągnęliśmy sobie tam linę i tak dalej, ale to rzeczywiście było fajne, bo pokazało też nam tak naprawdę taką, powiedzmy,
fajną, niezagospodarowaną niszę właśnie powiedzmy naszej branży terapeutycznej, masażowej, że są różne firmy, które nie mają takich osób, powiedzmy, które są w miarę kreatywne, które mają pomysł ewentualnie i jednocześnie też do ciebie się zgłaszają, bo nie wiedzą za bardzo, co możesz im zaoferować, ale jak się do nich odezwiesz pierwszy, bo my tak robiliśmy, było wiele firm, do których napisaliśmy, no i niespecjalnie dużo firm się zgłosiło, że tak, zróbmy coś, no nie, razem. A takich śmiesznych rzeczy jeszcze było, to było też kilka firm, które na początku olały nas, nie napisały nic, mijały tam 3 lata i ktoś pisze, słuchajcie, pisaliście do mnie maile. Po 3 latach. 3 lata temu, no nie? I do tej pory mamy fajne relacje, zrobiliśmy kilka ciekawych projektów, robiliśmy wspólne szkolenia i tak dalej. Więc to też jest fajna informacja, że my czasami po prostu robimy coś i mamy takie założenia, że ludzie nas znajdą. A się okazuje, że właśnie ci ludzie, którzy mogliby nas znaleźć, oni nawet jeszcze o nas nie wiedzą. Mhm. Więc jeżeli my do nich napiszemy, to nas nic nie kosztuje. Ewentualnie nam nie odpiszą do nas. Nic się złego nie stanie. Jak nie odpisze nas bardzo dużo osób, to może być trochę smutno, ale przejdzie nam. Natomiast prawdopodobnie kilka osób, powiedzmy z tych dziesiątek czy setek mailów, się odezwie, że okej, zróbmy, z czego okaże się, że będziemy mieli jakieś fajne współprace. Tak to wygląda. Więc żeby też, to może takie podpięcie, tak, pod terapeutą swoim, czy neuroklub, żeby po prostu ludzie no, wychodzili trochę z tej strefy komfortu i tam próbowali nawiązać fajne relacje z różnymi firmami, bo zakładam, że ktoś ma fajny pomysł na was i na współpracę z firmą Habys i pewnie do was napisał, że ej, możemy zrobić coś fajnego razem, to założę się, że coś z tego mogłoby się fajnego wykluć. No. Miałam cię nie pytać o to, ale cię zapytam na koniec, tak pół żartem, pół serio. Mhm. Ile stołów do masażu macie? Wiesz co, pewnie byśmy musieli zadzwonić do Grześka, żeby jakoś to policzyć. Dajcie telefon. On pewnie też musiał usiąść sobie z jakimś Excelem i przeliczyć. Wiesz co, bo w sumie to nie wiem za bardzo, bo tak naprawdę mamy chyba tylko sprzęty od was. Tak mi się wydaje teraz. I jednocześnie, wiesz, to są 2 gabinety, to jest sala szkoleniowa w Warszawie, to są gabinety na ewentualną drugą salę szkoleniową, jakby się okazało, że tych szkoleń jest więcej w Warszawie, żeby były jakimś zapasem za 20 stołów, gdzie sobie tam leży. Ale też mamy na przykład dużo waszych stołów, chyba w Krakowie, coś w Katowicach. Nawet mamy z innymi firmami wasze stoły na spółę. O proszę bardzo. Tak się zdarzyło. Się. Tak, na przykład dzielimy się Habysem, no nie? Chyba tak z Piotrkiem w EP mamy. Piotrek mówi, ej, robimy razem kurs w Krakowie, ja potrzebuję ze 20 stołów, ej, kupmy, wy 10, my 10 i będziemy mieli razem, no nie? Mówię, no dobra, w sumie lepiej kupić 10 niż 20 i się okazało, że mamy z kilkoma firmami takie deale tutaj, więc w sumie nie wiem. I mamy różne stoły, to jakbyś chciał zapytać się, jaki stół jest ulubiony? Nie, tak. Nie pytasz? Przegadaliśmy już. Różne stoły. Patryku, bardzo ci dziękuję za ten wywiad, za to, że tutaj tyle się dzieje dzięki wam. Chciałabym was zaprosić na kolejny wywiad, to będzie jakby kontynuacja, z Maćkiem Duczyńskim tym razem. Także kolejny wywiad pojawi się również na YouTubie. Obserwujcie nas, wbijajcie na projekt Masaż. Do zobaczenia. Dziękuję za rozmowę. Do zobaczenia.